Cześć, witam Was w moim filmie o koronawirusie dla dzieci. Prawdopodobnie słyszeliście ostatnio o koronawirusie i pewnie spędzacie z powodu wirusa dużo czasu w domu. Może zastanawiacie się nad takimi rzeczami jak czym jest wirus, albo co takiego specjalnego jest w koronawirusie. To wideo powinno dać Wam pojęcie, czym tak właściwie jest wirus, co takiego powoduje i czemu wszyscy mówią o koronawirusie. Wirusy są bardzo małe. Koronawirus jest około tysiąc razy mniejszy od grubości pojedynczego włosa. Trudno to sobie wyobrazić, prawda? Dlatego nie są widoczne gołym okiem. Lekarze potrzebują specjalnych mikroskopów, żeby je zobaczyć. Przez te mikroskopy mogą zobaczyć maleńkie haczyki na powierzchni koronawirusów, które wyglądają jak korona. Dlatego nazywają się koronawirusami. Teraz porozmawiajmy ogólnie o wirusach. Wirusy, jak już mówiłam, są małe i właściwie składają się z materiału genetycznego i otoczki. Ponieważ nie posiadają własnej przemiany energii, ani serca, ani jelit, ani mięśni czy mózgu, potrzebują tak zwanych nosicieli gospodarzy, żeby przeżyć i się rozmnażać. Bez komórki gospodarzy mogą przeżyć tylko krótki czas i nie mogą nic zrobić. Komórką gospodarza może być na przykład komórka człowieka. Koronawirus najbardziej lubi komórki układu oddechowego człowieka, w szczególności gardła, tchawicy i płuc. Tam zaczepia się na powierzchni za pomocą swoich małych haczyków i wtedy może wejść do ludzkich komórek. Kiedy już wejdzie do takiej komórki, używa jej małych organ, organów, żeby się rozmnażać. Sprytne, prawda? Niestety wirusy szkodzą ludzkim komórkom, przez co niektóre z nich się rozpadają. Aby pozbyć się z ciała wirusów i resztek komórek, człowiek produkuje śluz, a ten śluz odkasujemy. Inne wirusy, np. wirus przeziębienia, które wyjątkowo lubią komórki w Twoim nosie, powodują katar i zatkany nos. Jednak ciało ludzkie ma też inne sposoby oprócz wydzielania śluzu, by walczyć z intruzem. Ma swoją własną armię. Wiele malutkich superwoman i supermen. System odpornościowy, który walczy przeciw wirusom. Różne komórki odpornościowe mają wiele różnych sposobów, które ma, mali supermeni i superwoman mają w zanadrzu przeciwko intruzom. Dodatkowo twój organizm podnosi temperaturę. Pewnie już miałeś gorączkę. Na początku jest ci bardzo zimno, a potem bardzo gorąco i czujesz się bardzo słabo. To bardzo nieprzyjemne. Tak się dzieje, żeby komórki twojego systemu odporności, superbohaterzy i superbohaterki, mogli mieć więcej siły, a ty szybciej wyzdrowieć. Tak więc nie tylko wirus ma sprytne sposoby, ale też twoje ciało. Jednak co takiego specjalnego jest w tym koronawirusie i czemu wszyscy o nim mówią? Specjalną cechą koronawirusa jest to, że jest bardzo zaraźliwy i jeszcze nie ma takiego leku ani szczepionki, żeby się z nim skutecznie rozprawić. Zarazić się oznacza przechodzenie wirusa z jednej osoby na drugą. W przypadku koronawirusa dzieje się tak przez kaszel. Jeśli ktoś, kto jest zarażony, ma kaszel, zaraża innych ludzi przez malutkie kropelki, które wydostają się z każdym kaszelnięciem. Dlatego właśnie bardzo ważne jest, żeby zasłaniać usta podczas kaszlu i nie zarażać innych. Niestety niektórzy ludzie, nie mając jeszcze kaszlu ani nie czując się chorzy, mogą przenosić infekcje. Oni zarażają ludzi malutkimi kropelkami śliny podczas rozmowy. Dlatego jest tak trudno chronić siebie, a najlepszym sposobem jest utrzymywanie jak najmniej kontaktu z innymi ludźmi. Kolejną komplikacją jest fakt, że wirusy mogą przeżyć na Twoich rękach, jeśli na nie kaszlesz. Wiele wirusów może tak robić. Jeśli podajesz komuś rękę, przekazujesz wirusy na jego dłonie, a jeśli ta osoba dotknie się ręką do twarzy, a w szczególności do Błąd śluzowych, jak usta, nos lub oczy, wirus zaraża kolejną osobę. W życiu codziennym cały czas do, dotykamy naszej twarzy, nawet tego nie zauważając. Spróbuj nie dotykać twarzy przez 10 minut. W ten sposób zarażona osoba przekazuje wirusa przeciętnie kolejnym dwóm, trzem osobom. Gdyby wszyscy nadal chodzili do pracy czy szkoły, gdzie rozmawiamy i bawimy się z różnymi ludźmi każdego dnia, wirus rozprzestrzeniałby się bardzo szybko. U większości ludzi, a to dobra wiadomość, w szczególności dzieci, zakażenie koronawirusem przebiega zazwyczaj łagodnie. Wiele dzieci ma lekki kaszel i czuje tylko lekkie osłabienie. Starsi ludzie, jak twoje dziadkowie albo ludzie z innymi chorobami, mogą bardzo rozchorować się przez koronawirusa. Czasami muszą nawet iść do szpitala, a nawet wymagać intensywnej terapii. Przez to że wirus rozprzestrzenia się tak szybko, jest bardzo ważne, by spowolnić rozprzestrzenianie się wirusa, żeby ochronić tych, którzy mogliby się ciężko rozchorować. Co możemy zrobić? Aby spowolnić rozprzestrzenianie się wirusa, możemy, musimy ze sobą współpracować. Ty już pewnie pomagasz, nie, nie chodząc do szkoły. Rzadko przychodzi robienie dobrych rzeczy tak łatwo, prawda? Może twoi rodzice też już pracują z domu? Pomagasz również, spotykając możliwie jak najmniej ludzi, najlepiej całkiem zostać w domu. Kiedy opuszczasz dom, na przykład wychodząc na zakupy z rodzicami, bardzo ważne jest, żeby zachować jak największy odstęp od innych ludzi, przynajmniej dwa metry, i żeby jak najmniej rzeczy dotykać. A kiedy wrócisz do domu, umyj porządnie ręce wodą i mydłem, zaraz po powrocie. Jeśli wszyscy będziemy przestrzegać tych zasad, pomożemy spowolnić rozprzestrzenianie się wirusa, żeby w szpitalach wystarczyło rąk do pracy oraz miejsca dla ciężko chorych pacjentów. Dziękuję za obejrzenie i wysłuchanie tego filmu. Jeśli wam się podobało, polubcie go. Zachęcam też do dalszego udostępniania. Jeśli macie jakieś pytania, możecie zadać je w komentarzu.